osło. Co idzie? No idzie, 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 idzie. No. Gramy. A co robimy? Tu mamy gazetki z MSP, mam za 9 zł w Empiku. Możecie sobie taką kupić. Taką miesięczną. No, to chyba będziemy rozcinać. Opening gazetki robimy. Robi się Rianno. Tak. Otwarcie. Okay. Ale pokaż, pokaż może pierwszą tytuł, tak na dłużej troszeczkę. Co chcę grać FIFA na miesiąc, ale chyba to jest nieważne. Można odlikać, mam tutaj konkurs. No właśnie. Żart Star VIP-a wart do wygrania 50 Star VIP-ów na miesiąc. Poczekaj chwileczkę, Wianno. Widzimy, że gazetka mówi Star Planet. Tak. Prezenty. 2500 zł. Mamy słodką sukienkę w stylu Katy Perry i rower z balonami. Tak, Julio? Oczywiście, że tak. To mamy to rozciąć. No dawaj, Dejla, dawaj, dobrze, zrób to. Okej. Żeby jej nie pocięła. Ale idzie. Nie da się. Ale to było dobre, Julia. Myślę, że to się nie uda. Profesjonalne nożyczki, profesjonalne nagrywanie. Kamera idzie w ruch, płynne ruchy kamerą. Przemieszcza się z jednego miejsca na drugie. Jest spoko. Jedyne co. Teraz nożyczkami troszeczkę. Co? Nożyczkami troszeczkę. Dyfresjalna i tyli. Okej, już mam rozwalał. No, teraz to dobrze wygląda. Otwieram pierwszą stronę. Oglądamy troszeczkę, jakbyś mogła bliżej, albo ja podjadę. Zobaczmy, co tam jest w gazetce. Wow! Chwileczkę była przerwa. To będziemy sobie czytać i w ogóle. Gazetkę MSP! Tak. Pisze MSP. Witaj na planecie MSP. Zobaczmy pierwszą stronę, co tutaj na niej mamy. Takie bajeczki. Takie, jakaś syrenka, jakaś impreza kotołakowa. No, książeczki, reklama książeczek. Tu jest rekin, tu jest brodacz, a tu jest detektyw. Zawsze możecie sobie przeczytać, zatrzymać. Tak też no szybko powiedziałam. I patrzcie, ja mam tą bluzkę. O, ładna bluzeczka, Julianna. No i teraz coś tu pisze. Prasaluty, w tym numerze mamy dla was niezwykłe prezenty. Tak. Słodką suknię w stylu Katy Perry, rower z balonami i 2500 Star Coins. Tu chyba jest kod. Tak, kod jest, ale już go wykorzystamy za chwileczkę. No, ale to po... Jak? Tak, to już nawet... Przeczytamy sobie. Taki jest kod. Jeśli chcecie wiedzieć... Dlaczego mam to zobaczyć? Bo już nie będzie wam działał, bo już my go zużyjemy. Toż. Okej, przechodzimy sobie dalej. Właśnie, tutaj... Śmiechuwa. Śmiechuwarte, to jakaś taka śmieszna dziewczynka jest. No. Czytaj mi, tu są jakieś, będą dogadywać. Można się nim zarazić szybciej niż wirusem, a jednak z całą powagą stwierdzamy, że śmiech to zdrowie. Gdy się dużo śmiejesz, chudniesz. Dotleniasz się. Piękniejesz. Jest szczęśliwsza, masz przyjaciół i lepiej się uczysz. A resztę możecie sobie sami doczytać. Tutaj jest jakaś strona z takimi gwiazdami.
mogę powiedzieć tak. No jakieś gwiazdy, takie gwiazdy. No. Jakiś pajacek. Tu jakaś pani pajac. Tu mamy kolejnego pajaca. I tu ostatnia pani pajac. Dobra, to tu jakieś takie gwiazdy, coś tam sobie dają, te pajace. Jak chcecie przeczytać, zatrzymajcie sobie. I co tu obejrzyjcie pisze. I przeczytajcie, znaczy. No, możecie sobie zatrzymać. Widzicie, co tu pisze. Jeśli nie chcecie gazetki kupować, a macie chęć przeczytać. To możecie. O, tak właśnie. I co mam na kolejnej stronie? Na kolejnej stronie... O Jezus, tu jest komiks. Komiks. Tu znów gwiazdy. Dobra, teraz tutaj mniejsza z tym. Jakieś znowu ciaparuszki na tej stronie. Wyjście z galaktyki to się nazywa, takie? Ano? Takie wieści. Jakie tam gwiazdy. No. Dalej? Dalej, Julia. Dalej. Nie ma co na nich czasu tracić. Tu jeszcze szkoda, że tu mnie nie ma. Fan Club z profilu. Wracamy do prezentacji użytkowników, których profil zwróciły naszą uwagę. Zobaczcie, co ciekawego robią na MSP i idźcie w ich ślady. Możecie sobie poczytać, jak my tak przewiniemy na szybko. Tu bardzo światełko, nie w tym dobrym momencie. Ej, weź tu na chwilę tak na szybko. I tutaj, i patrz, jakieś jeszcze zdjęcie. Ktoś zrobił innym i tak dalej, innym robił te zdjęcia i takie śmieszne. I to się nazywa coś tam, podaj dalej, XRR. Podaj dalej i inne łańcuszki wciąż są w modzie. To też forma odnowienia kontaktu ze starymi znajomymi. No, mamy jakieś kilka zdjęć. Tutaj pokoik, znaczy się. Tutaj jakieś teksty. I tyle z tej strony. Dobra, co? Dalej, komiks, czytaj to. Komiks. Ty to czytasz. Nagroda niespodziankę. Nie wiem, czy chcę tego czytać, Julia. Chcę czytać? Od ciebie zależy, czy przeczytać, czy nie przeczytać. A ty jeszcze ma drugą? Czytać czy nie czytać? Czytać, żeby im się spodobało. Chyba. Okej. To mam tutaj pierwszą część. Nie wierzę, wygrałam weekend w siodle, ale super. Jej, ukocham konie, ale przecież nigdy nawet nie siedziałam w siodle. Kochanie, ta nagroda jest super. Jeśli spróbuj czegoś nowego. O, i już jest na koniku. Ale wysoko chyba nie dam rady, mówi dziewczynka. No i jednak nie dała. Za słaba jest jeszcze. Konie są piękne, ale tylko z daleka. A konik sobie je spokojnie trawkę. Ale co tu się dzieje, Julio? Przyjeżdża jakiś paciaruch. Nie. Do konia trzeba podchodzić pewnie. Nie można okazywać strachu, bo on to wyczuwa. Prawdę, tak pisze Julia. Ej. Mam na imię Patryk, pracuję z końmi i wiem, co czują, dlatego przekazują mnie tu. Przezywają mnie tu zaklinacz koni. Ha, Patryk taki. Widzimy, pomaga jej. Coś sobie czytają, uczy ją. Ale było fajnie, jutro ogłoszą wyniki. Ciekawe, jak są nagrody, to niespodzianka. I znowu wygrała kolejny tydzień. Wsiadła i się zdenerwowała, bo nie bardzo poszło jej za pierwszym razem. Dalsza strona. Teraz znów gwiazdy. Dobra, Julia, tu mam takie zdjęcia z daleka, możemy pokazać. Ja ją znam. Kto to jest? Katy Perry. Co? A, ta co z sukienka jej. Co? Nie wiedziałam, że to jest Katy Perry, ale znam jej jedną piosenkę. O, to ładnie.
Dobra, lecimy dalej. Właśnie mój. Troszkę szybciej, bo już powinniśmy kończyć. Mamy przepis na naleśniki. Czekoladowe. Możecie sobie wykonać, jeśli chcecie. Tu macie przepis. Tu macie dodatki, jakie możecie użyć, wykonanie. Czemu by nie spróbować? Co tu mamy, Ilia? Kolejny przepis. Wykonanie. Wykonanie. Składniki. Takie nie, składniki. Torty. A, tak. Tort naleśnikowy. Wykonanie. Po kolei przejdziemy od góry. Składniki. Mamy składniki na krem. Składniki na polewę. I tutaj jak to powinno się robić. Okej, okay, lecimy dalej. Okej, okay, dalsza strona. Tego chyba znam, nie wiem. Znam, nie wiem. A, tak jest. Trochę znam. I ten. Okej, to jest taki ładny plakat. Nie, chodź się. Otworzymy go, bo chyba on ma drugą część też. Właśnie. To właśnie taka jest dziewczyna. Tak, taki cały plakat jest. Cześć, tu są pieski i kotki. Teraz to rozumiem. Są pieski i kotki. I tym razem już 18 września będzie, czyli już jest w sklepach. Taki numer i mamy nagrodę, prezent, breloczek, pomponik z buldożerkiem. O, fajne. A takie pieski w ogóle dalej chyba? No. Dalej? Tu mamy też takie różne rozmowy. Nie ma co się zagłębiać bardzo. Co nie, Julia? Nowe gry na MSP będą dodawać. I tyle. Lecimy dalej. Dalej. Coś tu mam fajnego? Jeziorek, tego i dużo. Kolejny przepis. Na co, Julia? Deser lodowy. Ta babeczka lodowa, taki coś. Tak, tu są przepisy wysłane do redakcji chyba. Zobaczmy sobie. Tu mamy jakiś przepis. Troszkę tak niewyraźnie napisany. Nie wiem, czy sobie doczytacie to. Okej, tu mamy jakiś inny od pani Michaliny P. Na lody. Okej. Dobra, nie ma co długo. Moja koleżanka nie lubi. Tak? Tak. O, patrz, Julia, jak teraz idziemy na szybko. O, tu są zagadki. Czy jesteś mistrzem żartów? Lubisz się bawić, żartować i wygłupiać, ale czy potrafisz z humorem odpowiadać na dziwaczne pytania? Sprawdź to. Co? Sprawdzamy, Ilo? Tak, to będzie fajne. Okej. Okay. Jakie jest marzenie ślimaka? A. Kanapka z białym serem. Dostać mandat za przekroczenie prędkości. A. Kanapka? Tak. Z białym serem, oczywiście. Bo jak to się mówi, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. To musi lubić serowe rzeczy. Ale to nic. To mamy takie różne takie pytania. Tak już powinniśmy kończyć bardzo dawno temu. Tu mamy konkurs. Konkurs. Lubisz śmieszne teksty, chcesz zdobyć, zostać super nagrodę. Za projekt t-shirt z własnym, zabawnym hasłem. Technika pracy dowolna. Rysunek, wyklejanka, wyszywanka, byle śmiesznie. Być może to właśnie ty wygrasz jeden z 50 star VIP-ów na miesiąc, które przygotowaliśmy dla najbardziej rozśmianych z grona naszych czytelników. Swoje prace prześlijcie do 19 października. Już minął? Tak. To jest takie rzeczy. Dookoła świata, tutaj też mamy dużo tych tekstów. Nie będziemy tego czytać, bo już trochę za długo. No, tylko tak. O! Mamy też kącik z żartownisia. Superman przybywa. Sprawdź, która figurka superbohaterki jest taka sama jak ta oryginalna. Ta?
Nie wiem, Juliu, jak sądzisz? O nie, bo ta ma tu... Ta chyba? Co tu się różni? Chyba ta albo ta. No jak sądzicie, Julia dobrze wybrała? Popatrzcie sobie. Słyszycie? Dobra, wróciliśmy sobie na komputer. Prawda? Co na komputer wróciliśmy? Weszliśmy. A, weszliśmy? No tak, Julia, co ty mówisz? Okej, i będziemy tutaj brać różne rzeczy. I tu mam ustawienia i kody aktywacyjne. Tak? Tutaj to? Kod karty podankowej, chyba to pierwsze. Okej. Zgaś, Julian. No i tu nam pojawiła się. Widać? Widać. Musimy wpisać nasz kod. Ale to usuniemy czy co? Nie będzie usunąć. A, bo przecież już zajęliśmy. Już nikt nie będzie usunąć. Okej, dużymi literami? No. Tak. Okej. Idzie. 2500 zł. Wybierz kolory. Nie wiem, może inne jakieś fajniejsze będą. Czy jest taki fajny, jaki jest? Fajny, jaki jest. Oczywiście, że fajny jest taki, jaki jest. Dobra, okej. Okay. Gotowe? Tak. Bierzemy się w to? Okej. Okay. Uuu, dziękuję. Dostałeś za darmo kręcenie kolor jeszcze. Okej. Okay. No tak! Fajnie! No. Powinno być inne, bo mi... Okej. To X. Mogę się jeszcze raz obejrzeć w klatkę, ale to nic jest. Po co? Tak nie zauważyłam. Tu mamy dużo unikatów, prawda? Mhm. Co? Ano, to nie jest to. Taka sobie. No, nie taka sobie. Ale niech będzie. Tak. Nie, to by było ładnie, żeby to nie. Mhm. Się tak zacinać. Wtedy... Nie, o to! To! Okej, ok. Witamy. Uj, tak wyglądamy. A pokaż, co to za ten rowerek miałem. W pokoju? A nie wiem, zobaczcie, może w animacji. No niestety nie ma. Uuu, zajdziemy do pokoju? No zobacz tutaj. I chcę tak dekorować, żeby dekorować, bo i tak dużo sobie jeszcze kupiłam tych rzeczy. No, pokaż pokój. Mój pokój! Brawo dla mojego pokoju! Jest rowerek! Jest rowerek? Tak. Te wszystkie rzeczy wezmę, żeby nie było takiego bałaganu. Ja bym chciała też wszystko ustawić. Dekorujemy nasz, znaczy mój pokój. Tutaj ładnie ustawimy wszystko, prawda? Tak. Ryby tu nie może być. Tutaj jest rower z kolorami. No, pokaż go, Julian. Będzie się stał. Kręci się do przodu, czy stoi sobie? Stoi. No. Musi to być pula. Rzuć go do koszyka. O, koszyk się idzie. A może na fotelu? Może na... Balonem, nie. O, okej. Okay. Okay.
Może takie coś. No, to tak widzicie, rowerek i sukienkę. No. I 2500 pieniążków. I co, Julia? Kończymy? Ja chcę sobie to tylko lub. A, to po odcinku? No. To pa! 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 Worn out places, worn out faces.